Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic. Moi drodzy, ja tylko przypomnę lajki, komentarze, suby, możecie wpaść w linki w opisie, my kontynuujemy sobie naszą historię, a czeka nas tutaj mała niespodzianka w postaci smoczego korzenia i mała niespodzianka w postaci smoczych, kurczę, tych zębaczy, nie wiem czy widzicie. Przed nami są smocze zębacze i coś mi się... A, jest zepsuty save. Tak, bo już drugi raz mi się tak dzieje. Będzie musiał zostać naprawiony widzowie. Tylko mi musi myszkę oddać, bo nie mam. Niestety. A jak nie mam myszki, to najgorsze jest to, że nie mam jak zamknąć. No, strzałkami zamknij program. Dobra. No niestety, ale zapis gry jest zepsuty. Gdzie są te smocze te... A gdzie ja w ogóle jestem? Czemu tutaj? Byłem wcześniej tam. Co się dzieje? Nawet reset gry za bardzo tutaj nie pomógł w moim problemie. To są te smocze te. One są tak mocne, żebym testował i wam pokazał, ale ten zapis gry tutaj się ładuje z pół godziny, ale dzisiaj może musimy niestety sobie tak poradzić. Dzisiaj zapis gry musi trwać pół godziny. Bo muszę pewnie zresetować całego komputera, bo reset całej gry nie da rady, a teraz resetować komputera nie mogę, więc niestety musi tak być. No tutaj jesteśmy, ja wam zaraz pokażę na mapie. Tutaj że już byłem wcześniej, idziemy do tego chłopa, co gdzie są... O kurwa! Zaginione osoby, zostaw mnie ty! Uuu, to są silne, już z tymi bobami kiedyś walczyłem, to są kurwa pieruńsko mocne boby, ty. O kurwa, no za... Grom! Przepraszam cię, słuchaj, my kumple, co ty na to? My ku... Dobra, bigo. Ja pierwszy uper. Ajajaj. A wczytywanie? Wczytywanie w miarę okej, okay. To jest po prostu dzisiaj rzadsze zapisy, co mi się bardzo nie podoba, kiedy gram w Gothic i muszę robić rzadsze zapisy, to jest... O, niewidzialna owca. Farmonara tutaj jest, tak? A my zejdziemy tutaj w dół. Sprawa jest dość prosta, jest tu poszukiwacz, no i te główne zębacze. W Gothicu na pewno się przydają częste zapisy. Te przypomnę wszystkie razy, w których coś mnie zjadło, to... O, jest zdecydowanie. Proszę mnie nie jeść teraz. Chciałem po smoczy korzeń i pogadać sobie z tym ziomem. Że pół chapy mu z tego łuku. Ten łuk, no, ten łuk powoli... Powoli ten łuk zaczyna coś bić. Problem jest taki, że mam tragiczny miecz, a łuk potrzebuje strzała. Strzały kosztują niestety i są nie zawsze celne. Grom! Hej! Wszystko Wszystko w gites? porządku? Ach, witaj, nieznajomy wędrowcze. Jestem trochę zajęty, więc lepiej mów szybko, czego chcesz. Jest tu coś interesującego? Interesującego, powiadasz? Tak, interesujący to dobre słowo. Jeśli wejdziesz nieco głębiej w te lasy, możesz mieć bardzo niemiłe spotkanie. To Mieszkają tu bardzo chyba niedobrze. bestie potężnej postury i wzrostu. Więc jeśli nie czujesz się na siłach, żeby je pokonać, O, lepiej tam ja nie myślałem, być. że... A tam nie mieli być bandyci? Co tutaj robisz? Wszystko to, czym zwykle zajmują się myśliwi i drwale. Okej, tośmy se nie pogadali za dużo. Chyba, że Hej, możesz hej. nauczyć mnie czegoś o polowaniu. Jasne, ale najpierw podzielę się z tobą. No dobra, no masz Powodzenia. coś. Mam nadzieję, że Doskonale. aż tak mu nie oddałem dużo. Super. Rozumiem, jak powinno się Dlaczego polować. chciał? Usuń kły. A to nie umiem? Usuwając zęby, musisz bardzo uważać, żeby się nie po... Okej, dzięki. Nie... Dobra, no niestety problem jest taki, że te każde z tych rzeczy jest taki już zero golda warte. Skóra wilka kosztuje 2 golda. 2 golda, kumas. Nawet upierdolonego bospera. To jest giga nic. 2 golda. To żebym ze 100 wilków muszę zabić.
Żeby te 100 golda uzyskać. No, a że możemy sobie w sumie przeliczyć, ile wychodzi na przykład na jednego. Ło, kurwa, widzę tam to już. Już rozumiem, co miałeś na myśli. Troll. Bo są jeszcze dwa kły, tak? Czyli mamy mięso za 3 do 15, ale to nie sprzedaje za 15. To jest warte 10 i sprzedaje za 2, czyli no niedużo to 1, 2. Czyli 3, 4, 5, 6, 7, z 9 golda wychodzi tylko na jednego zabitego wilka. Strasznie mało. Czy my chcemy walczyć z trolem? O kurwa, dwa trole. Na pewno nie chcemy walczyć z dwoma trolami. Nie. Nie ma takiej możliwości. Jakiś zębacz mnie właśnie prawie zabił, a ty mi o jakichś trolach mówisz, ty. W którym się patrzyło do tyłu? Zawsze zapomnę. Był taki przycisk do patrzenia do tyłu. Dobra, no mamy tu zaznaczone tych bandytów. A oni może są tam. Kurde, jak tam wejść? A widzę, jak tam wejść. Gdzieś tutaj chyba, wydaje mi się, po lewej stronie trzeba by było tutaj tym skałom wejść. Tak mi się coś wydaje, że tylko tak się możemy dostać. Zaraz tutaj obadamy. Marvin jest wyłączony, także biegamy, panowie. Uczciwie, werpega. Pobierałem mody. Jest taka strona, chyba Wimod się nazywa, nie? My modujemy. I tam było, takie mod to mieli. Twoja gra, to ty decydujesz. W sumie racja. Nie tędy. Nie, mój najlepszy plan na świecie, pójść się tędy. A byłem przekonany, że tędy, aż do tego. Kurde, to jak się tam dostać? Ale ciężko. Jak tam wejść? Próbujemy jeszcze po lewej stronie, zobaczymy. O! No pewnie, że tak. Lecimy. Pewka. A, dobra, no już kij z tymi dwoma tymi. Ja sobie ze smoczymi tymi nie poradzę, a ty... Troll. Musiał użyć jakiejś zaklęci na przywoływanie rzeczy. W sensie potworów. Demona najlepiej, trolla. To jest chyba troll, nie? No to nie trolla, tylko golema, o. To by miało jakiś wtedy sens. Owce, no owce też nie ma nawet sensu co za... O, tu jest dróżka. No kurde, blaszka, no nie mów mi tak. Ja pierchruper i strzeże to dupek, no dziennik Corneliusa. I co tu zrobić teraz? Tak, nie mam ani niestety potki na speeda, no bo jestem kurwa biedakiem, umówmy się. To co by, jakby tu, może zacznę w niego nadupać i żukujemy, bo to jest chyba jedyna opcja. Najgorzej jest fakt, że mi się gra będzie zapisywać po pół godziny, jak ja będę musiał pewnie zapisywać. Dość często, sorry, że ziewam, ale właśnie wstałem dopiero. No, szefie. Dobra. Po prostu napierdalam do niego. Trafię w końcu? Dobra. Melee range, bliższy. O, trafiłem. Dobra. Bob mnie będzie chciał tego. Dobra, wszystko jest w porządku, pod kontrolą jest. Dobra, przynajmniej mi tam wudu nie zrobił i na czerwono nie mam ekranu. Dobra, elegancko. Triggered. Stąd powiem wam. Orko. Nie, to tamten. Trochę brzmi jak orkowy ogólnie. No, tu będą bandyci, także czeka nas pewnie miłe spotkanie zaraz. Miodzio, a oni zostają koło tych, tak? Koło jeszcze tych. No, to nie mam szans. A więc Manderzewi, jestem przekonany, że tu byłem. Ja jestem przekonany, że tu byłem. Albo, że był tu ktoś. Kiedyś może oglądałem gameplay. Może u Tomka Działowego. Jak grał w Goticzka.
istnieje taka szansa, że było oglądane i właśnie tutaj był. 4 lata temu. Ale nie pamiętam za bardzo za dużo z tej fabuły. A jednak jak się ogląda, to szczególnie RPGa, to jest zupełnie inne doświadczenie oglądać RPGa, a zupełnie inne, zupełnie... Brzmi trochę jak pikanie, wiecie, jak się przeknie. Tak, jestem przekonany, że on tu był i że z tego by robił tu misję. Jest tylko jeden sposób, żebyś dostał się do obozu żywy. Przez most! To się nigdy nie zmieni. No dobra. To zmieniam zdanie, to idę przez most. To się nigdy nie zmieni. Siema. Stoj! Tędy nie przejdziesz. Chcę rozmawiać z twoim przywódcą. Ach, rozumiem. Chcesz porozmawiać z moim szefem. W takim razie oczywiście cię przepuszczę. Ale tylko pod warunkiem, że wiesz, jak się nazywa. Bo jeśli nie, to będę musiał cię zabić. A więc... To żadna tajemnica. Pouciekali jak zające. Byłem zupełnie... To nie może być tak dalej. Trzymam się od tego z daleka. Sam tak mówiłem. Dexter. No dobrze, wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze, przepuszczę cię, ale uważaj. Dobry strzał. Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz, weź więc głęboki oddech i nie wyciągaj broni. Dextera znajdziesz w domu. Czy tam jest Diego de facto? Wygląda jak postać Diego. Kurwa, ty jesteś takim chujem. Nie, no nie, alarm. Nie, no. No proszę, jednak można. Aha. Doigrałeś się. A, bruper. No pewnie, że tak, kurwa. Impreza. Dobra. Czyli jak wyciągnę broń, to po prostu oni nagle, kurwa, krzyczą alarm. No dobra, trochę dziwne, ale... Okej. Okay. Ten poszukiwacz stoi ci tu, rozumiesz? Że on mnie szuka. Dobra, niezauważenie. Przechodzimy obok. O, w szoku. Nie wiem, ty mi powiedz. Bandyta. Gdzieś tu Diego widziałem, albo kogoś, kto miał podobny tego do Diego. Znaczy Diego to w sumie nie mógł być, bo Diego przecież jest tym. Diego jest przecież w obozie, nie? Nie w obozie, w sensie Korint. Szukam tu jakieś rzeczy, bo tu są często te rzeczy właśnie poodkrywane. Jak wyciągnę magicznego ognika, to też wszyscy obstracie zbroję? To światełko mi świeci? O, przycisk. O kurwa. Nie wiem, czy ja do końca chcę to robić. To są pełzacze. Chyba. Tak, tamte to są polne bestie, a to jest pełzacz. Wygląda on w sumie brzydko i przerażająco. No, come on. Chop. Dobra. Próbujemy sobie poradzić z jednym pełzaczem, wojownikiem. Może być ciężko, ale drzwi go strelowały na szczęście. Trochę mnie coś bije, ale tak przynajmniej... Dobra. Ty. Szczerze sądziłem, że obskoczę ostry w pierdol, ale tak się nie stało. I stąd możemy żółwaczki. Pozwala zregenerować manę. A, płyta pancerza. To jest to właśnie, co potrzebujemy. Nie wiem, czy tu też można robić jakby pancerz pełzacza. Ostatecznie, nie wiem. Ty jak się... A nie, da się stąd wyjść, bo tu jest przycisk. No. Kurde, no powinienem pozapisywać. Problem jest, no dzisiaj taki będzie odcinek leniwy dość. Naprawdę chciałbym zresetować, ale nie mogę, bo często jak się właśnie coś przesywa na YouTube'a i się tam... Nie, to... I co, i wszystko później musisz od nowa ustawiać. No widzicie, widzowie. No coś pobierasz, to też od nowa. Trzeba jakby... Dzisiaj... No, dzisiaj jest jak jest, widzowie. Dobra, poteczka. Jakoś tutaj za 50 HP. O dziwo, mamy sporo HP. Z tego względu, że ja używałem, czytałem te runy jakby i dzięki temu mam sporo HP teraz. Dobra, trzeba zabić pełzacza wojownika. One są pewnie cięższe o wiele, jeżeli zwykłe pełzacze.
No nie jest jakiś turbo duży damage, w sensie dobra, ty. Wreszcie się okazało, wreszcie jakieś moby, z którymi mogę sobie poradzić, naprawdę, w sensie. Pełzacz Wojownik wyglądał na moba, które będzie bardzo ciężkie, żeby pokonać, a tu proszę. Pełzacz Wojownik walony normalnie na dziurę jest, proszę. Ze 100 golda od ciebie, pozycone. Któryś jeszcze tu? Nie. Pewnie zaraz, wiecie co się zaraz okaże, zaraz się okaże, że musiałem tam iść i on mi dopiero zlecił to zadanie. I będę musiał tu przyjść jeszcze raz pewnie. Kurwa, dwa naraz. Dobra, ale to jakieś bobikowe pełzacze. A ile expa? Zajebiste te pełzacze. Muszę pamiętać, żeby jak widzę pełzacze, to bije proste. Szczególnie jak mam taki mieczyk. Łuk. Bryłka rudy, jest. Fajnie. Bryłka rudy. Bryłka rudy. Tego nie mogę chyba wykopywać z tego co... Ja mam fajny kill-off. Chyba nie mogę tego wykopywać. Czy warto było? Zawsze to jakiś jak, zawsze to jakieś bryłki rudy. Szkoda, że nie ma nic fajniejszego. I że nie mam wreszcie kurczę miliona złota. Ale nic. I fajnie by było się też naprawdę nauczyć kurczę wykonywania tych mieczy z rudy. Choćby tylko po to, żeby ich sprzedawać. No, jestem przekonany, że na tym się zbija majątek, bo już pamiętam o tym, że na tym się takie siano robi na robieniu mieczy. Naprawdę, kupujesz stali, robisz miecz i to już jest giga opłacalne. Ale no dobra, idziemy. No, nawet nie wiem po co ja chcę widzieć jego szefa. O, siema. No trzeba sejwnąć tutaj. Jeszcze mu chciałem chatę obrobić. Widzę tu jakiś srebrny puchar, czeka na mnie. Czekaj, ładnie wygląda. O, zabisuj się, come on. Dobra, czy ja mu mogę tutaj... Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Nie no, nie widzisz mnie, nie ma takiej możliwości. No... Nie zgodziłbym się, że on mnie tu widział, ale no... Skoro gra tak mówi, no dobra. Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Nasz wielki liberator we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Nie rozumiem. Potrzebuję paru odpowiedzi. Nie sądziłem, że pojawisz się tu z własnej woli. Co to ma znaczyć? To znaczy, że ktoś daje nagrodę za twoją głowę. Nie widziałeś jeszcze żadnych ulotek? Jest na nich twoja gęba. Tak, jesteś poszukiwanym człowiekiem. Nie wiedziałeś o tym? Czego ode mnie chcesz? Ja? Nic. Ale mój szef strasznie chciałby cię załatwić. Dlatego właśnie musiałem cię znaleźć, żeby zanieść mu twoją głowę. Podobno to ty porywasz ludzi z Korinis. Ty porywasz ludzi z Korinis. Jednak udało ci się to rozpracować. Gratuluję. Dobra robota. Dobrze wiedzieć. Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. Co się stało z tymi ludźmi? Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są? W okolicznych kopalniach? Dawno już ich tu nie ma. Są za górami na północnym wschodzie, poza czyimkolwiek zasięgiem. Niby mogę ci pokazać, gdzie dokładnie, tylko po co. Kto kazał ci to robić? Mój szef, groźny typ. Znasz go? Efe? To Kruk. Jeden z magnatów ze starego obozu w Górniczej Dolinie. Znam go? Potrzebował tych ludzi do swoich planów. Tylko tyle się dowiesz. Noc Kruka. A, widzicie, dodatek. Bo normalnie z Gothic 2 to jest Noc Kruka. Magnat w Korinis? Magnat? W Korinis? Już nie jest magnatem. Ma swoje tajne plany, o których Korinis wkrótce się dowie. Kruk groźny? Kruk groźny? A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał sukinsyna, ale teraz bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii, jeśli zbyt długo się w niego wpatrzeć. Dobrze ci radzę. Opuść Korinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie czeka cię tu nic poza śmiercią. Monka giga, Kruk. Co jest? Nie wierzę nawet w jedno. Nie mam czasu na takie rzeczy. Jest taki gość z zasłoniętym okiem, szuka jest ciebie. Jest taki gość z zasłoniętym okiem, szuka ciebie. Wszyscy mnie ostatnio szukają.
Mam się tym przejmować? Jak czegoś ode mnie chce, to niech tu przyjdzie. Ma to sens. Co zamierzasz zrobić? I co zamierzasz zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Dlatego postanowiłem dać ci jeszcze jedną szansę. Wynoś się stąd. Zniknij, ulotnij się, zapadnij pod ziemię. Idź i nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Muszę się dowiedzieć, gdzie zabrano tych ludzi. Jasne. Może spróbujesz mnie zmusić? Lepiej już sobie idź. Jeśli jeszcze raz cię tutaj zobaczę, zabiję bez... No i to jest właśnie tutaj jest ciężko jest. Ponieważ no ja muszę to zrobić, żeby misję wypełnić, panie Dexter. Ja bym se tu save'nął. I spróbował was zabić łukiem. Wydaje mi się to dość idiotyczne i ze sobie nie poradzę. A może przyzwę goblina, albo golema. O, to jest nawet dobry pomysł. Ja powinienem się bać, ale mówię, dopiero wstałem. Nawet nie mogłem kawy sobie zrobić, niestety zepsuł się... elektryczna kuchenka się zepsuła. Nie, zostaw mnie. A nawet nie mogę wyciągnąć tego. No nie, no przecież on mi... A nie, nie wziął mi pułapy. Nie, nie, ja mogę łuk wyciągnąć? Czemu nie mogę łuku wyciągnąć? A nie mam... Nie mam strzału pewnie, co? A oni się z kim biją, tak z ciekawości poka. No przepuść mnie, pokaż. O ty! Co jest grane? Shit. Dobra, zaraz, czekajcie, wczytujemy i tylko tak sobie nie poradzimy, niestety. Trzeba tutaj no, zastosować tak zwane sztuczki w postaci... A nie mam, w postaci nie mam zwoju, bo wszystkie sprzedałem, bo potrzebowałem 2000 golda. No dobra, nic widzowie, no co? Amulet na życie bym wziął jakiś może, co? Może nie. Uff, trzeba się przygotować do walki, poczekajcie. Może na górze znajdziemy jakieś strzały. Bez odpowiedniego przygotowania nie mamy szans. Mamy tu mikstury dwie. No, nie daje... O! No właśnie, coś tak kojarzyłem. Wiecie, co tam się pali prawdopodobnie? Miecz, który strzela, słuchajcie, ogniem. To jest jakiś ognisty... Nie miecz, tylko ognisty, słuchajcie, łuk. Bardzo chcę go zdobyć, muszę pamiętać. Jest na wieży, zebrać na wieży. Właśnie coś tak kojarzyłem, że... Ta misja była kiedyś robiona. Nie wiem, czy przeze mnie, czy nie oglądałem właśnie u Wimpera, jak to robił. Ale coś takiego. No nic. Poteczka. Just another job to do. Nie mamy strzałów, ale Dexter masz i tak przejebane. Dobra. Normalnie ciosy są walone. Z dwoma już mogę sobie nie poradzić, więc chciałbym wykończyć tutaj Dextera fastem, jak tylko potrafię. Mam tragiczny, absolutnie tragiczny miecz. Więc mam nadzieję, że... Dobra, potka. Nie ma co się spieszyć. Spokojnie, w sensie poteczki, dwie, pyk. I bijemy się dalej z Dexterem. Tutaj jest pojedynek dwóch kompletnych nobów. Obaj miecze są nieposiadane, dobre. Dobra, gin. Śmieciu. O kurwa. Czekaj, ty majster. O, dobrze. Dobra, jesteś takim szefem. Nic mu nie zabiera, ja mu biorę. Greg! Ej, ty. A więc Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? Dobra. Wygląda na to, że nie żyje. O kurwa. Najwyższy czas. Sprawdź, co miał przy sobie. No, widziałem. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. A przecież wiem, wcześniej był ten Greg ubrany tak na piracko, nie? Cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Khorinis? Może przez podziemny tunel. Magowie wody badają właśnie portal, który prowadzi w głąb góry. A tak, to nowej mapy będziemy szli. Tam też będą, ja pamiętam, tak. Magowie wody. Nie masz lepszego planu? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Co chciałeś od Dextera? Co chciałeś od Dextera?
Przybywam zza gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy. I tam też... O! Mam nadzieję, że ten trajekt znał sposób na dostanie się do statku. Kotik, let's go! Czekaj tylko, bydle. No nie wiem, że mogę sobie zabić Grega. Gotik. Jak ty mnie zadziwiasz za każdym, z każdego dnia. Dobra, wracamy. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, Skipa. Pamiętam. Widziałem pirata, nie jakiego Skipa. Co za idiota. Czekałem tam przez 3 dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. O, tam kto biegnie. Taki chudzielec jak ty długo by tam nie pożył. Jeszcze jedno? Jeszcze... I tak już za... Okej. Dobra, mamy tutaj rzeczy do podnoszenia. Widziałem, że jeszcze ktoś tam biegł, plus poszukiwacz jest nadal pewnie wrogo do mnie nastawiony, więc wolałbym go tutaj unikać. Czy to oznacza, że możemy w sumie teleportować się teraz do miasta? Kurczę, chyba tak, bo możemy powiedzieć Waltrasowi co do zaginionych w ogóle osób, tak? Nie wiem, czy tylko u Waltrasa robiliśmy tą misję, jak to tam wyglądało, już nie pamiętam. O, shit! Nie pamiętam do końca. Został mnie. Dżuk, 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 the bullet. Dobra. Trzeba tutaj... Nawet nie chce mi się zapisywać, bo jak mam taki wolny teraz tego... Zapis to po prostu na szuja. Dobra, i miodzio. Surowa stal, czyli to jest darmowe frisianko tak zwane. Bo że umiemy robić miecze, no to... To będzie tego... To z surowej stali robimy stal i robimy miecz. Zgaduję, że jakbyśmy robili lepsze miecze, no to by było lepiej, ale nie umiem niestety. Okej. Ciekawe, że się nie wymknę. Właśnie, żeby nie zapomnieć, bo to bardzo ważna rzecz. Żeby nie zapomnieć o tym, że... O kurwa, mocno nie siadajmy sobie teraz tu. Pastem, ucieczka. Żeby nie zapomnieć tego. Łuk, open. Łuk na wieży, tylko nie wiem, na której wieży był ten łuk. Nie wierzę, że był na wieży, no. Nie ma czego plądrować. Faktycznie, nic praktycznie przy sobie nie mieli. To była ta wieża, gdzie był ten łuk? Nie wiem, gdzieś tu ten łuk jest. Która to wieża? Nie wiem. O kurde! Nie! No jak to double hit i padam, co? Kurde, te zapisy, że nie mogę zapisać szybciej. Muszę wszystko od nowa robić. Idziemy po ten łuk, wracałem do Corinis. Dobra, z Gregiem sobie to muszę wszystko od nowa tu bandytów okradać. Ale nie ma poszukiwacza. Chyba, że nie widzę go. Taka dość dobra informacja. Laga jest chyba warta z 1 golda, ale... No nic. 1 golda to 1 golda, a gold do golda to 2 golda, proste. Trzeba by było jakieś przysłowie wymyślić. Gold do golda i będzie... Gdzie ty biegniesz? No ju. Dobra, nie chcę się bić. Odpuścimy mu tym razem. Może na poszukiwacza biegnie. O, zwój. Byłem tu wcześniej, ale nie został zwój zauważony. O kurwa, że zmać. Co ty robisz, ty? Puść mnie. Nie. Trafisz mnie. Shit. Zmienił spela, niedobrze. Sheesh, man. Dobra, do ranka, szybko się fastem prześpimy. To nie było chyba na tej wieży, nie? Jestem dość przekonany, że to na tej wieży nie było. Okradliśmy ten... Nie. Lewo, prawo.
Dobra. Okej, okay. Nieźle nam poszło, warto by było zapisać. To chyba, nie, no na pewno to nie było raczej na tej wieży, nie? Nie, chyba nie. Nie pamiętam, z której wieży patrzyłem tam, ale wydaje mi się, że to jest jedyna wieża, na którą mogłem się wspiąć, więc... Więc raczej tutaj tego nie było. Jak wolno. Zużycie dysku 80%. No dobra. Tutaj bandyta jeszcze do ograbienia jest. Znaczy ograbienia. Nie żyje, to po co mu? Proste. To ja bym gdzieś może po prawo te wieże były. Kurde, nie wiem teraz. Może tu w sumie. Dobra, mam nadzieję, że nie jesteś jakimś największym koksem na świecie. O. No. No, przynajmniej tamten się nie wtrąca. Ja mam wrażenie, że tamten strażnik jest jakimś giga kocurem, wiesz? On jest jak taki boss. Jego nie obchodzi, że zabijasz jego ziomów. On sobie z nami poradzi. Wiecie o co chodzi? Zawsze z jakiegoś powodu na filmach jest tak, że... No nie wiem, dziwne to jest. Zamiast zabić na przykład ciebie, stoi obok i mówi, albo zwleka z tym, żeby ci jeszcze coś powiedzieć fajnego. Jestem właśnie szef, ta. Widzicie, on kurwa czekał. On czekał, żeby wbić ci nóż w plecy. Ja wiedziałem od początku. To jest taki, zobaczcie co się robi tu się. Co się dzieje, ty. Pastem ucieczka jest zrobiona. Jaki kurde mocarz. Ciężko, bardzo ciężko. Greg, pomożesz? Dobra, zapiszę tutaj. Tylko to strasznie wolno, fakt, że to tak wolno idzie. Może Greg nam pomoże, a może poszukiwacz powstanie po naszej stronie. Po stronie ziemian. No to za każdym razem, kiedy mówię ziemian, to mi się przypomina misja z Fallouta. Ziemia dla ziemian. Moja ulubiona misja chyba w Falloutcie. Biegniesz? O kurwa. Greg! A, Greg! Pomocy. Czy Greg nam pomoże w ogóle? To jest dobre pytanie. Czy Greg nam w ogóle pomoże? Idziesz? Chodź, Greg! Ratuj się z mnie. Greg! Pomóż mnie ze kumplowi, rozumiesz? Greg! Czemu mi nie pomagasz, gnoju? Dobra, jakieś pomysły w mojej głowie? Jeden. Mam jeden pomysł jeszcze w zanadrzu. Ale wydaje się wyjątkowo głupi. Ja to nie mam podki na speeda. Natomiast... O, no. Mam nadzieję, że nie. Pozdro. Dobra. Cyk. Chłop nie zdąży wrócić, a my już fastem na wieży. No mówiłem. Ej, dobrze mówiłem. Mówiłem, że to jest kurwa jakiś boss totalny, nie? Mówiłem od samego początku, że to jest taki szef, że on po prostu, on się nie przejmuje, że mu zabijasz chłopów, nie? Że mu kumpli zabijasz. On sobie kurwa solo sobie z tobą poradzi. Nie jesteś godzien z nim w ogóle walczyć. Dopiero na końcu, jak zabijesz wszystkich mobków pod nim, dostaje do ciebie z walki. No kurwa, jaki silny. Mówiłem tak, ty, jak się dzisiaj... No dobrze, to ja muszę pamiętać to skądś na pewno. Tylko nie wiem skąd nadal. Czy to było samemu grałem? Kurde, ciężko mi powiedzieć, bo to było dawno temu. Ty! Nie wiem co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? Na górę trzeba iść. Dobra, na wieżę. Mam nadzieję, że to była ta wieża. To nie była ta wieża, to była tamta... Nie. Która to była wieża? A, to była ta... Jak się... Tylko teraz trzeba dobry zapis robić.
I tu jest ten łuk. Czy my w ogóle będziemy mogli używać tego łuku? I na jak dobry będzie ten łuk? Mam nadzieję, że będziemy mogli używać i że będzie giga dobry. Totalnie OP, sztos, koks, łuk. Ale chyba był dobry z tego co pamiętam. Właśnie chyba był w porządku. Skoro się pali, no to na czerwono, no to musi być szybki, tak? Nie ma innego tutaj rozwiązania. Tylko jak tam, kurczę, wejść? O, tak tu wejść. Proszę, mamy to. Ognista, a do tego są potrzebne strzały specjalne. Ognisty łuk, mamy to. Właśnie coś kojarzyłem, że na jakiejś wieży znajdziemy ognisty łuk. Już nawet wcześniej. Tylko nie pamiętam na jakiej. Lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Hit. I ogniste strzały. Okej. Okay. Trzeba zapamiętać, ale nie wiem, czy te ogniste strzały się różnią, czy poka. Ale kwaśno, bez sensu. No niestety. Zadaję takie samo obrażenia, ale wygląda zajebiście. Wygląda zajebiście, no bo, ale zobaczcie, wymagana zręczność jest o wiele niższa, tak? Czyli na poprzednich poziomach ten łuk był totalny jakimś wymiataczem. No tyle, że... no to mi, aktualnie mi to nic nie da, no. Bo teraz to już jestem totalnym koksem. Niestety, mam nadzieję, że bez mi się tu nie zabijesz. No, bo ciebie stać na różne takie rzeczy. Dobra, Sawę, bo zaraz mnie tu pewnie strażnicy dojadą. Chyba, że może podpalamy przy okazji postacie. I coś tam, jakiś benefit i tak z tego będzie. A, czy my chcemy schodzić w ogóle w sumie? Chyba nie, chyba od razu dygamy. Tak, mamy naprawione oko i nosa, więc od razu możemy iść do Valtrasa, wydaje mi się, tak? Do miasta i do Valtrasa złożyć raport tutaj o zaginionych osobach. Również do Lorda André możemy chyba się też zgłosić z tego tytułu. I później do tego. Później do Hagena. Tak robimy. A, jeszcze z Laresem możemy pogadać tutaj. Nie, tak zajebiście wyglądamy z tym łukiem. Siema, Lares, słuchaj. Co do zaginionych? Teraz ja chyba wiem wszystko, tak? Czy nie? O, co tu się dzieje? Teach me master? Czy my chcemy, żeby on mnie nauczył czegoś? Zręczności na przykład. 56 mam zręczności. Ty, a to nie jest już następny łuk? Nie, 80. No to trochę, to może jeszcze teraz nie. Dobra, ty, bo ja coś zebrałem od tego chłopa, nie? Ja nie wiem, czy ja tego nie muszę najpierw przeczytać. Stary list. Może to nie był ten listem. List pożegnany Lucy. Nowy wpis w dzienniku. Ciekawe. Stary list. Nie. Lista ziół. Trucizna krwiopijców. Pełna życia. To są mikstury. List do babo. Portret. Wiadomość. To może to jest. Zatrzymujcie wszystkich, którzy przejdą w stronę góry. Jeśli ktoś... To nie jest to. Myśmy coś otrzymali od niego, ale ja nie wiem. To zebrałem też wcześniej, weksel. Okej, Lamar Lichwiesz, list kończy. O! Co to jest? Dexter, ty draniu. Kiedy jeszcze byłem magnatem, można było bardziej na tobą polegać. Jeśli nie zdołasz porwać więcej ludzi z miasta i przysłać ich do mnie, to będziemy mieli niezłe problemy z chłopakami w naszej krylówce. Potrzebuję tu więcej niewolników, albo chłopacy zaczną się buntować. Chyba nie muszę ci mówić, co to znaczy, prawda? Jestem bardzo bliski dosłania się do świątyni. Jest jeszcze jeden problem. Prędzej czy później będziemy musieli znaleźć drogę przez wysokie góry w północno-wschodnim Korinis. Piraci nie zapewnią nam transportu, kiedy przestaniemy im płacić kruk. No, czy teraz możemy zamienić trzy słowa z Laresem? Co do zaginionych? Wiem, czy przebywają. Przebywają zaginieni. Czyżby? Dawny magnat imieniem Kruk zlecił ich porwanie. Jesteś pewien? Trzeba ich jakoś oswobodzić. Pracuję nad tym. Dobra, jeśli będzie ci potrzebna moja pomoc, to wiem, gdzie cię znaleźć. Jasne. To naprawdę nie ma problemu.
Dobra. Myślałem, że coś z tego tytułu dostaniemy, ale widzę, że nie. Idziemy do Lorda André. Zdać tutaj raport o zaginionych. Później do Waltrasa, a na końcu do Lorda Hagena. I zakończymy sobie odcinek. Ja mam sucho. Buzi. Zwany kapeć. Strażnik miejski, witam, witam. Proszę się tutaj nie przejmować moim zajebiście płonącym, świetnie wyglądającym łukiem. Wiem, że jest epicki. Nie no, szefowy ten łuk, tylko to obrażenia takie słabe. André. Chcę odebrać nagrodę? Nie mam. Ty, a jakieś, jak mam wrażenie, że jakby ilość opcji dialogowych nam się zmniejszyła. Jakby wszystko jest od tej pory. Tak mi się coś wydaje, że te opcje dialogowe się zmniejszyły, że jakby nie ma już właśnie co do tych, do jakby do zaginionych. Chyba wcześniej miałem jakieś odnośnik, żeby porozmawiać z nim o zaginionych. I teraz nie mam. Kurczę, aż szkoda, liczyłem na jakiś goldzik w mojej kieszeni. Dobra, do Waltrasa i do Lorda Hagena. Słuchajcie, słuchajcie. Mieszkańcy Korinis. Kiedyś chyba było też mówi się, co następuje. Coś kojarzy. Dobra, Waltras. Co do zaginienia znikających ludzi. Znikających ludzi? Wiem, gdzie przebywają. Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego udało ci się dowiedzieć? Porwano ich i zabrano w odległy kraniec wyspy Korinis. Zrobił to niejaki kruk. Co daje ci pewność, że tak rzeczywiście było? Czytałem jego rozkazy. Okoliczni bandyci pracują dla niego. Patrz. Dobra robota. A już zaczynałem się bać, że nigdy nie zdołamy odkryć prawdy. I co on powiedział nam, Waltras? Bo już nie słuchałem go niestety. Powiedz mi coś o wodnym kręgu? Nie. Coś, co mi mówił Waltras? Możesz mnie uzdrowić? Co? Dostaliśmy jakąś misję? Nie wiem. Kurczę, blaszka. Poka mnie. Nie tu. Torlofa, strach przed złym. Zamierzam rozwiązać ten problem raz na zawsze? No nie zamierzam, no bo ciężko mnie się... Przecież nie mam szans. Z poszukiwaczami teraz, nawet w tej zbroi, nawet dużo by musiał pewnie odporność na ogień nie wrzucić wtedy. Może i miałbym w szansę faktycznie. Ty chyba nic nie masz ciekawego i mnie zresztą nic nie nauczysz. Diego, czy chcemy coś z Diego porozmawiać? Nie mów, że o tym nie. Masz coś Diego nowego do powiedzenia? Możesz mnie nauczyć zwinności, ale tu każdy praktycznie, każdy chłop mnie w tym mieście może nauczyć praktycznie zdolności. No popatrz, już mi lepiej. Umiejętności różnych. Nie może tak dalej być. I zwinności głównie, o to mi chodziło, ale powiedziałem swoje zdolności. Ciągle to. A ty chyba miałeś, powinieneś być w więzieniu. Rebecha. Ale coś chyba nie poszło. Chyba nie mogłem, chyba już wziąłem od niego siano, to już nie mogłem go. Lordowi André. Poddupcyć. Dobra. Musimy coś. Co? Jak to? Ale ja mam oko. Powiedz, że ja mam oko i nosa przy sobie i go nie wyrzuciłem przy okazji. Bo znając mnie, to jest kurwa wszystko możliwe. Jest, no jest. Normalnie mam oko i nosa, ty. Co ja mam zrobić dalej? Halo? Co dalej robi z okiem i nosa? Jaką drogę... Nie jest... Ty... To jak tu tego? Jak tu... Kto? Wiem kto, dobra. Dobra, jeszcze możemy podlecieć, dobra. Zastanawiałem się też między Xardasem, ale przecież jestem debilem. No oczywiście, że to będą po prostu ludzie z klasztoru. To przecież oni mieli cały czas to oko i nosa. To oni powinni mi pomóc je naprawić, prawda? I odzyskać moc, jakby mi zdać raport. Trudno w to uwierzyć. Naprawdę jesteś teraz paladynem? Jak widzisz,
Ho, ho! Mając kogoś takiego po swojej stronie, nie musimy się już chyba obawiać armii Beliara. Ktoś, kto rozprawił się ze śniącym, nie będzie miał kłopotów z byle garstką orków. Orkowie to najmniejsze z naszych zmartwień. Tak, wiem, ale dobrze cię mieć po naszej stronie. W porządku. Co robisz w klasztorze? Czekaj, niech zgadnę. Chcesz pobierać nauki od magów ognia? Być może. Nie. Wiedziałem. Najlepiej porozmawiaj z Mardukiem. To a on mogę? Zajmuje się zwykle paladynami. Marduk, a to ciekawe. To nie wiedziałem, że mogę nawet tu. Ja tu z okiem i nosem jestem, że mam przy sobie. To była jego decyzja. To ty? Nie, jakiś parlan. Pogwałciłeś zasady naszego zgromadzenia. A, bo ja musiałem muszę zapłacić. Ile to miało być? 200. Nic nie mam. Nie trzeba było o tym, może. No nie mam, naprawdę nie mam. Ja bym nawet zapłacił, no. To się zupełnie nie opłacało, te 200 golda. O, ty mnie nauczysz czegoś. No kurka, no nie wytrzymie, no. Mogę tu coś sprzedać fastem? Czy wszyscy mnie tu tak nienawidzą, że nie mam takiej możliwości? Jak nie ma, to kończymy odcinek. Mogę. Potrzebuję. Dobra. Zajebiście. Smoczy korzeń, czy ja chcę... A, wiecie co? Premia do siły, tylko ja nie potrzebuję siły. Przedaję. Ja idę w zręczność. Siła nie jest mi potrzebna tutaj. Chociaż... W sumie to dziwne, bo zawsze szedłem w siłę w każdej, jakiejkolwiek możliwej grze komputerowej. Tylko... Przyjmuję datek. Tylko akurat tutaj miałem fajny miecz, który... I zobaczyłem, że miecz, jak masz siłowe, to miecz, który miał 20 siły, walił za 20, a 20 zręczności walił za 40. Od kiedy to jesteś paladynem? Od... Nie twój interes? Od niedawna. Od niedawna. A zatem witam cię w naszych szeregach. W nadchodzącej... A to my ziomy, tak? Każdy, kto ma odwagę przeciwstawić się złu. Nawet nie wiedziałem, że my ziomy z tymi z czerwonymi. A ju, na. Co to są siły zła? Co to są siły zła? Jakiś miałem takiego binda. Ma taki okaże. Już nie mam, chyba odinstalowałem ten program. Ale było miodzio. Ktoś właśnie mówił. Nie wiedziałem, że będziemy się przymierzać z czerwonymi. Ja wtedy klikałem i nagle było... Na. Co się chodzi? Nigdy mi nie przyszło do głowy. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? To jest podstawowe pytanie. Jednak przybliżyć ci istotę łaski. Poza tym będę cię przygotowywał do rytuału konsekracji miecza. Konsekracji miecza. Tutaj nauczamy tylko naszej magii. Ciebie interesuje zapewne magia paladynów, którą możesz studiować w naszej. No nie mogę. Czy to jest konsekracja miecza? Konsekracja miecza. Jest to jeden z najświętszych rytuałów paladynów. Podczas tej ceremonii święta moc Inosa przepływa przez miecz paladyna, obdarzając go niewiarygodną mocą. Ja nawet nie mogę tego miecza nosić. Miecz towarzyszyć będzie paladynowi do końca jego dni jako najcenniejszy skarb. Ale z jego... Ja nawet nie wiem, czy ja mam ten miecz, pewnie go sprzedałem, kurwa. Co przez to rozumiesz? Kiedy Inos opuszczał ten świat, zostawił ludziom cząstkę swojej boskiej mocy. Tylko nieliczni śmiertelnicy zostali obdarzeni przywilejem jej używania, na chwałę Inosa i zgodnie z jego wolą. A co konkretnie chcesz mi przybliżyć? Mogę ci wskazać ścieżkę Inosa. Mogę sprawić, że nią podążysz. Może później. Wydało mi się ta odpowiedź. To jest dobre, ty, muszę sobie zapamiętać. Może później to jest bardzo dobra odpowiedź na cokolwiek. Siema, słuchaj, to robimy to i to. No, może później. To, kurwa, dobre, nie musisz się ani tłumaczyć, ani nic. Może później, jakby koniec temaciku. Błogosławieństwo, no ja... Jakie błogosławieństwo? Kurwa, no ja mam coś tego, mam amulet mam, no. Odejdź. Jak wiem, co robić? No jak wiem, co robić? No miałem zdobyć amulet, no to przecież mam amulet, to co teraz mam zrobić? Kurde, nie wiem, myślałem, że tutaj będzie proste zadanie, a tutaj nic się nie dzieje. Ani nie chcę mnie nic nauczyć, ty. Tak jakbym nie miał. To co ja mam tu robić, ty? Tutaj nic nie mogę, musiałbym to oko i nosa skądś.
Jakby nie wiem, co właściwie do końca mam zrobić z tym okiem i nosa, w sensie. Naprawić, ale jak? Powinien być mądrzejszy. Czy to Xardas musi zrobić? Możemy się jeszcze udać do Xardasa. To jest taki jedyny, ostatni pomysł, który mi... O ile Xardas dał nam... Raczej nie dał nam, co? Strach... Co to jest w ogóle, ty? Tak jest napisane w świętych pismach. Klasztor, majątek ziemski, tawerna. Chyba że idziemy teraz jakby... tutaj. Nie mam czasu na takie rzeczy. To jest jeszcze to mi przychodzi na myśl. Zobaczymy. Idziemy tutaj. A nie idziemy, nie łamany. Chyba. Do zamku. Zobaczymy. Za daleko? Łe, no to runy to mają jakiś zasięg? Może tak, najpierw 5 i 4, co? Jak to kurwa za daleko, ty? Dobra, nie wiem, dobra, to teraz dosłownie nie zielonego pojęcia, nie wiem co teraz powinienem robić. Więc no na pewno muszę sobie ustalić, co będziemy robić w poprzednim odcinku. Ja tylko przypomnę, że możecie zostawić lajka. Nie podoba mi się ta muzyczka, taka kurwa na tych organach. Jakbym czuł się, jakbym był w kościele przez tę muzyczkę, jakby tracę taką i zapał i wenę. Jak słyszę taką muzyczkę, nic mi już się nie chce, no. Kurzemy tę muzyczkę. Tego, no, za lajka zostaw i komentarz i suba i możesz zostawić i wpaść na mój drugi kanał, Instagrama, Twitcha, Twittera, wszystko możesz tam. O ile mam w ogóle tego. Znaczy mam w teorii, ale nie wiem czy mam podanego w opisie. No to taki mój bardziej. Dobra, widzimy się jutro. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy.